Budowa tymczasowej drogi dwupasmowej wraz z tymczasowym mostem, które przetną wyspę Bolko i okolice Kamionki Bolko, to absurdalny pomysł. Idąc w tym kierunku, może wykonajmy objazd przez środek Wieży Piastowskiej albo ratusza. Niewydolność komunikacyjna miasta nie jest absolutnie żadnym powodem do niszczenia wyspy Bolko, pomnika przyrody, jedynego i niepowtarzalnego miejsca ciszy i relaksu dla Opolan. Z całym szacunkiem, panie prezydencie Opola, ale jeśli ten absurdalny pomysł dojdzie do skutku, to mimo rewitalizacji wyspy, między innymi postawienia przyrządów do ćwiczeń na brzegu Odry, pan stojąc na czele władz Opola, będzie zapamiętany jako ten, który zdewastował zielone płuca Opola. Powtórzę, jako ten, który zdewastował zielone płuca Opola. Niewydolność komunikacyjna miasta nie jest absolutnie żadnym powodem do niszczenia wyspy Bolko i terenów zielonych na niej się znajdujących, jedynego i niepowtarzalnego miejsca ciszy i relaksu dla Opolan. Dlaczego chce pan zniweczyć niedawną rewitalizację wyspy, utworzenie alei i kąpieliska przy Kamionce? Dlaczego nie chce pan widzieć, że budowa objazdu przez wyspę Bolko jest absolutnie sprzeczna z interesem publicznym?